W ramach zakończenia tygodnia Cheetah Slow w minioną sobotę w Amfiteatrze Miejskim odbył się piknik jesienny, przygotowany przez Biskupieckie Szkoły Podstawowe nr 2 i 3. Dzisiejsza impreza była z inicjatywy pana burmistrza, żeby zrobić to tutaj w tym miejscu, bo my od 18 chyba już ponad lat robimy jesienną ucztę w naszej szkole. Można kupić naprawdę niesamowite smakołyki przygotowywane przez rodziców, przez szkoły. Jest w czym wybierać. Zadowolenia i podziwu dla organizatorów sobotniej imprezy nie krył Jacek Kostka, prezes Stowarzyszenia Polskie Miasta Cheetah Slow. Biskupiec znam już tak naprawdę od wielu, wielu lat, bo współpracujemy w ramach sieci Cheetah Slow już od dłuższego czasu. I tak naprawdę moje wrażenia z pobytu w Biskupcu zawsze są jak najlepsze, a dzisiaj jestem tak w rzeczywistości jeszcze bardziej zachwycony, bo to z tego, co mówił pan burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, dwie szkoły, które jakby troszkę niezależnie od siebie organizowały festyny, zbierały pieniążki na wycieczki dla dzieci, postanowiły połączyć swoje siły w ramach tygodnia Cheetah Slow i myślę sobie, że dzięki temu ta impreza jest rzeczywiście jeszcze większa, jeszcze fajniejsza i na tym polega idea ruchu Cheetah Slow. Nie chodzi o to, żeby wymyślać nieustannie coś nowego, ale żeby to, co było dobre, uczynić jeszcze lepszym. Cały czas podkreślamy tą właśnie ideę miasta Cheetah Slow, tak? Takiego mądrego, spokojnego życia, ale cały czas idziemy w kierunku też rozwoju, także taka harmonia tego połączenia właśnie, żeby była zachowana przede wszystkim, żeby tu się fajnie żyło, ale też były możliwości do tego życia, czy to kulturalnego, czy jeżeli chodzi o pracę, czy edukację. Myślę, że tutaj krok po kroku robimy to, żeby Biskupiec naprawdę stał się takim miastem godnym tego, żeby nasi mieszkańcy mogli tutaj spokojnie żyć. Na pięknie przystrojonych straganach na gości sobotniego pikniku czekały nie tylko uśmiechnięte sprzedawczynie, ale oczywiście prawdziwe, własnoręcznie przygotowywane smakołyki. Mamy ciasto, orzechy i babeczki. Pierogi, soczki po złotówce. I mieliśmy galaretki, ale szybko się rozeszły. Kupiłam tu ciasta, takie pyszne, naprawdę wyjątkowe. I co roku tu właśnie uczestniczymy w tych naszych tutaj, tych kiermaszach. Są bardzo fajne przetwory, są, można spróbować, bo są no na przykład takich, których na przykład ja nie robię. Także można dużo, dużo zobaczyć, fajnych rzeczy można kupić. Takie imprezy powinny być częściej organizowane. Pieniądze, które szkołom udaje się zebrać podczas takich wydarzeń, co roku pozwalają na realizowanie wyjątkowych atrakcji dla dzieci. W tym roku szkoła podstawowa numer 2 wyjątkowo zbierała jednak na zupełnie inny, ale równie ważny cel. Nie tylko rodzice przygotowali dzisiejsze potrawy, które mieliśmy na naszym stanowisku, ale także do tego naszego szczytnego celu włączyli się wszyscy pracownicy. Pracownicy nauczyciele, pracownicy obsługi, a zbieramy na maszynę, która będzie nam myła salę gimnastyczną. W trakcie trwania pikniku na scenie można było podziwiać występy artystyczne uczniów szkół, które pokazały, że w Biskupcu talentów nie brakuje. Świat ma wspaniały, świat ma wspaniały smak, bo świat trzeba duszkiem pić, szansę puszczać. Dodatkowo podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs literacki, w którym zadaniem dzieci było stworzenie wiersza lub fraszki o Cheetah Slow. Ilość nadesłanych prac zaskoczyła organizatorów, a członkowie jury mieli twardy orzech do zgryzienia, wybierając najlepsze z prac. Wpłynęła niesamowita ilość tych przygotowanych wierszyków. To jest ponad 103 prace, coś niesamowitego. Tak naprawdę myślę, że fajnie, że dzieci w taki sposób to odebrały, przygotowywały się naprawdę fajnie. Jesień na dobre zagościła w Biskupcu. W imieniu organizatorów dziękujemy za udział w sobotnim pikniku i zapraszamy na nadchodzące październikowe imprezy.